Alu, co się dzieje? No to pszczoła! Pszczoła! Gdzie? Tam, tam! Gdzie tam? A! Teraz tam, tam, tam! Patrz, gdzie? Taka wielka! Zdaniesz ją, bo nas pogryzie! Kalu, pszczoły nie gryzą! A nie gryzą, bo nie mają zębów. Gryzą, nie gryzą! To nas urządli! Też raczej niechętnie. No to ja nie wiem, ale się trochę boję. Ale tylko troszeczkę, bo jak zwykle, to się niczego nie boję, ale... Zabierz ją! Chodź, maleńka. Zabłądziłaś? Już cię wypuszczam. Wracaj do Ula. Nic się nie bój. Ale ja się nie boję wcale. Nie ty, Kalu. Ona. Strach ma wielkie oczy. Czy zauważyłaś, biegnąc przez cały budynek, jaka ona maleńka? Wcale nie jest taka maleńka. No może trochę. No dobra, jest mała. Czy ty wiesz, że ona boi się bardziej ciebie niż ty jej? Jak to? Przecież może mnie ugryźć? Nie może, bo nie ma zębów. Ale ma za to języczek, więc może cię co najwyżej polizać. No, ale urządlić mogła? Kalu, naprawdę myślisz, że tak zapracowany owad nie ma nic lepszego do roboty, jak tylko żądlić wszystkich wkoło? Siadaj i słuchaj uważnie. Słucham przecież, słucham. Pies ma zęby, kot pazury, a pszczoła żądło. I każde z tych narzędzi służy przede wszystkim do obrony. Pszczoły bronią swojej pszczelej rodziny przed intruzami. Ale ja jej nic złego nie zrobiłam. No właśnie. Uwierz mi, trzeba ją naprawdę rozzłościć, żeby chciała posłużyć się bronią. Pszczoła doskonale wie, że żądło to broń jednorazowego użytku, a posłużenie się nim może ją kosztować nawet życie. Jak to? Po użądleniu pszczoła umiera? Żądło pszczoły jest zbudowane z maleńkich haczyków. Kiedy już wbije się w grubą skórę zwierzęcia lub człowieka, bardzo trudno je wyciągnąć na zewnątrz. Chcąc uwolnić się od agresora i odlecieć, pszczoła musi oderwać sobie żądło. Niestety jest ono połączone z jej innymi organami i ta operacja jest bardzo przykra i po kilku lub kilkunastu godzinach pszczoła umiera. Ojej, to bardzo smutne. Teraz rozumiem, że pszczoła wcale nie lubi żądlić. A jeśli to robi, to w ostateczności. Proszę, powiedz mi, co mam robić, żeby nie podpaść żadnej pszczole? Może jest coś, czego one nie lubią szczególnie? Jedną z takich rzeczy jest kolor czarny. Czarny kolor? Dlaczego? Słyszałaś może kiedyś o misiach wyjadających pszczołom miód? To nie bajki. Niedźwiedź bywa naprawdę sporym zagrożeniem dla pszczelej rodziny. Ale on chce tylko skosztować miodu. Nie zupełnie. Zjada też larwy i same pszczoły. Poza tym podczas włamania do ula wielka łapa niedźwiedzia wyrządza ogromne szkody. A poza tym niedźwiedź ma tak grube futro, że żądlenie przerażonych pszczół nie robi na nim najmniejszego wrażenia. To jak pszczoły mogą się bronić przed głodnym miśkiem? Nie mogą. Ale za to my, idąc do pasieki, nie ubieramy się na czarno ani w ciemne kolory, żeby nie denerwować pszczół i nie kojarzyć im się z niedźwiedziem. Zapamiętam. A jest coś jeszcze? O, jest tego sporo. Na przykład trzeba zawsze stawać za ulem, a nie przed. Dlaczego? I skąd wiadomo, gdzie ul ma przód, a gdzie tył? Z przodu ula jest tak zwany wylotek, czyli wejście do ula. Ulu nie ma okien, dlatego jedynym wejściem i wyjściem jest właśnie wylotek. Kiedy staniemy z przodu ula i zasłonimy swobodny dostęp do wylotka, pszczoły mogą zacząć się denerwować. A wylotek. Zapisałam. Coś jeszcze? Warto również zrezygnować z mocnych perfum przed pójściem do pasieki, bo takie intensywne zapachy drażnią pszczoły. A jeśli mamy perfumy o zapachu kwiatu? No, nic z tego. Pszczelego nosa nie oszukasz. A czy jest idealna pora na odwiedziny w pasiece? Pszczelarze odwiedzają ule rano i wieczorem. W środku dnia pszczoły mają bardzo dużo pracy. Są zajęte i nie lubią, kiedy im się przeszkadza. Oj, czyli jednak czeka mnie wstawanie o świcie. Ważne jest również to, żeby się nie kręcić przed burzą wokół ula. Dlaczego? Pszczoły są wtedy z reguły niespokojne. One wyczuwają nadchodzące zmiany pogody.
Niektórzy pszczelarze nie oglądają prognozy pogody w telewizji. Twierdzą, że najlepszymi pogodynkami są ich pszczoły i nigdy się nie mylą. Burza! Przed burzą to ja raczej nigdzie się nie wybieram. Pszczelarze stosują się do tych wszystkich zasad i żyją w zgodzie z pszczołami. I ty się wszystkiego zdążysz nauczyć. A na koniec zasada najważniejsza. Zasada numer 1. W pasiece zawsze obowiązuje cisza i spokój. To coś dla mnie. Cisza i spokój. Co? Nie wierzysz mi? Nie, ależ nie, wierzę. To dlatego dzisiaj krzyczałaś w niebogłosy i machałaś rękami, jakbyś się szykowała do lotu. Oj, no może troszkę przesadziłam. Byłam tak trochę, jakby to, zaskoczona sytuacją. Kalu, teraz ostrożnie odwróć się. Mamy małego gościa. Kalu! Kalu, miałaś już nie panikować. A, tak. Już. O, dzień dobry, moja droga. Przepraszam, że poprzednio narobiłam tyle zamieszania i hałasu. Głównie hałasu. Oj, tam Basia, ja prowadzę rozmowę, nie przeszkadzaj, proszę. Droga pszczółko, byłaś już kiedyś w Apilandii? Ja wszystko ci pokażę. A jaki lubisz miód najbardziej? Rzepak? Nielipowy? A masz ochotę na tosty z miodem?